Jaki, jak dobra, tam ci idzie? Co? Super. Czekaj, bo się zwiesiłem. To jest taka ciężka robota. To nie jest lekka robota. Czekaj, gdzie one są? Tu jest, patrz, kolejny. Patrz, o masz, gdzie on jest? Dobra, ginie, zginął! Hej, jeśli chcesz, możesz wynagrodzić moją pracę łapką w górę. A jeśli jeszcze tego nie robisz, to możesz zasubskrybować oczywiście z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Miłego oglądania. Serio, poświęć 3 sekundy na zostawienie łapencji. To nie boli. Słuchajcie, wracam ogólnie z ciężkiej podróży. Strasznie tutaj, kurczę, się narobiłem. Wiecie co, ale są wyniki, ogólnie mam mięcho, także jest git. Ale wracam do domu, bo jestem naprawdę już dzisiaj zmęczony kompletnie, nie mam sił na nic. Więc od razu wbijam do domku i kładę się spać. Ale co tu się dzieje? W ogóle jakaś lawa, poniszczone domy, co tu się matruner. Dzieje? Matruner! To... Jaki? Jaki ja mozo? Jestem. Cześć. Stary, co ty tu robisz? Mamy problem w opór, widzisz to wszystko? No właśnie się dziwię, dlaczego to wszystko jest tak porozwalane, stary. Co, o co naszą kaman? Wioskę zaatakowały shulkery Widery. Wow! Są tam dalej w środku. Ja się tutaj kryję, miałem nadzieję, że szybko przyjdziesz. No, słuchaj, i powiem ci, że przyjdę w dobry moment. Słuchaj, wiesz co, ogólnie mam jedzenia trochę, także proszę, ale. Ale jest czekaj. Większy problem. Co się dzieje? No? Ale może usiądź najpierw. No dobra. Słuchaj, sobie wsiądę do łódki. To nie są zwykłe shulkery i Widery, one się łączą. Jak one się łączą, stary Okcokaman? Razem łażą, rozwalają miasto i po jakimś czasie się normalnie łączą w takie shulkery Widera albo w Widero shulkery. Są dwa takie moby różne. Ja i one robią nie mogę, kompletną stary. Rozwałkę w tej wiosce. To co my mamy zrobić w tym momencie? Słuchaj, no ja nie mam kompletnie zielonego pojęcia. Jest w tym domku, ja się tutaj kryłem. Chodź, dawaj, dawaj. A masz w ogóle jakiś armorek, nie wiem, jakieś właśnie bronie? Właśnie słuchaj, to jest plan. Tu mamy ten, szybko, bo jeżeli nam coś z nas zaraz zdrowie, to będzie problem. Chodź, dobra, chodź. Jestem za tobą, zamykamy drzwi. Wszedłem, tak drewniane nas troszkę nie obronią, jakby co. No patrz, jasne. Tutaj mamy skrzynki tutaj z rzeczami. Skąd ty to masz, stary? To przecież to jest oszustwo. To są moje rzeczy na czarną godzinę, musimy się tym podzielić. Ja, dobra, słuchaj, to wiesz ale co, szybko, może... szybko, bo te drewniane drzwi mi się nie uśmiechały, naprawdę, strasznie. Słuchaj, mam taki pomysł, zrobimy jakąś bazę zarąbistą, co? Dobra. Myślę, że 8 minut wyrobimy się, nie? I przyjdą te Widery, shulkery i na samym Myślę, końcu tak. połączeniu, tak? Z tego co widzę, naprawdę jest teraz pusto, bo jak były one, to zresztą widzisz, ich było dużo. Faktycznie, nie wiem, przecież one... jest no, rozwalone nasze miasto, kurde, nie może możemy... Może myślały, kurczę. Że tutaj już nikt nie żyje i po prostu zostawili... Jaki, słuchaj, nie możemy dać sobie dmuchać w kaszę, słuchaj, musimy nie po prostu możemy. Je rozwalić. Jesteśmy facetami, także damy radę, stary. Dobra. Widzisz te bicki? No kurde, ale bestia, to jest to. Dobra, stary, to co? Mamy game moda, słuchajcie, moi drodzy widzowie. Także uwaga. Zaczynamy, oczywiście mamy 8 minut, stary, żeby zbudować bazę, więc myślę, że tutaj... Ty masz licznik chyba, co nie? Tak. 7 minut 50 sekund, także lecimy, stary. Dobra, ogólnie... Ale musimy powiedzieć, z czego mniej więcej stary, budujesz. Buduj bazę. Owsa. Pamiętaj, że... Obsydian, to jest świetny pomysł. Obsydian to jest świetny pomysł, zastanawiam się właśnie, czy on jest jakokolwiek zabroniony, bo jest dobry przeciwko naszym stworom. Ale słuchaj, to będzie Wither, a nie wiem jak z tym Witherem jest, czy on czasami przypadkiem obsydianu nie niszczy. Czy to ma być duże, małe? Stary, zróbmy to... Zróbmy takie długie. Długie? O, no, wiesz bo co? To wtedy zrobimy okienka po bokach i będziemy mogli, wiesz, będziemy mogli okay. z boku tak dowodzić tą całą bazę. Dobra, tutaj. To słuchaj, ja zrobię tutaj taką wieżyczkę, ja się zajmę tą wieżyczką, słuchaj, tutaj będzie pięknie, ładnie, oczywiście punkt obronny, żeby te szalone Widery tutaj do nas jednak nie miały takiego, wiesz, wejścia, nie? To będzie męska baza. Jaka? Męska. Tak, to będzie męsko! Ale zobacz na to. Ej, a czy... Dobra. Dobra, bo spodziewałem się, wiesz, tutaj wylewa jakiegoś testosteronu czy coś w tym stylu, wiesz, broda, kurde, po sam pas. Żeby... Nie no, wiesz, róż to bardzo męski kol. Ja nie wiem, co ty masz do różowy. Ja mam na przykład, mam różową bluzę na przykład i nie wiem, co jest tego różowy. Ja też lubię różowy. Różowy jest wiesz, w porządku. Lubię na przykład... Mięski? Nie wiem. Taki mięski jak mięsko. A ty masz mięsko. Ty wróciłeś z polowania chyba, bo masz dużo tak, mięska, tak, prawda? Tak, ale jak to tylko 6, ja także nie stary. Słyszałem. Tak, byłem na polowaniu. Przecież ci mówiłem, słuchaj, dałem ci nawet, kurczę, trochę tutaj mojej zdobyczy, także stary. Ty słyszałem, że coś w ogóle mówiłeś sam do siebie, jak wracałeś. Nie wiem, czy coś masz nie tak mam. Pod kopułą, że tam idziesz, bo ja słyszę, że ktoś nie, tam, słuchaj, nie, po prostu chcę być youtuberem, chcę, wiesz, dużo mieć subskrypcji, wyświetleń, także bardzo bym chciał... Nie, żartuję. Ale po prostu ćwiczę, żeby być jak najlepszym youtuberem, a wiesz... Poczekaj, bo mi się tu shulkery dobijają do domu. Chwilka. No, a tak jak wcześniej chciałem powiedzieć, że po prostu Widery są po prostu...
Znaczy, Boże, nie widery, tylko youtuberzy oczywiście, jak to Yahimoza powiedział, że sami do siebie gadają, czyli mają coś nierówno pod kopułą. No nie wiem. Ty czaisz, te shulkery doszły mi do mieszkania normalnie. Story, kurde, to szybciej, obsydianem szybko, ile mamy czasu, ile mamy czasu? Już ci mówię, 5,5 minuty. A właśnie, tak jak pytałeś mnie ogólnie, dlaczego mówię... Sąsiad do mnie, bo ja mówię, shulkery mi się dobijają, ja otwieram, a tu, kto się dobija? Shulkery. Dobra, ale ty słuchaj, bo ja tutaj bardzo ważną kwestię chciałem poruszyć. No, zostawcie łapkę w górę. To jest najważniejsze. Tak, łapeczki muszą być, my łapeczki. Subskrybujcie kanał Matrunera, żeby miał 100 tysięcy widzów. Nie, no już 100 tysięcy pykło, panie. No ja wiem, to taki troll. Słuchaj, jest sprawa taka. Jest sprawa taka, że mówiłeś o tym, że YouTuber, znaczy, że sam do siebie mówiłem, nie? A no. Ja mówię, że chcę być jak najlepszym youtuberem, więc youtuberzy... Youtuberzy kłamią. Youtuberzy sami do siebie muszą gadać, bo oczywiście, wiesz, to tak mniej więcej to tak wygląda, że jak nagrywasz i ktoś z boku to widzi, to myśli, co za świr, nie? To dlatego. Dlatego nie tylko mnie obraziłeś, także większość youtuberów, że mówiłeś, że mają nierówno pod kopułą, stary. No ja też mam. No to jesteśmy, no to jedziemy spoko. Na jednym wózku, stary, że tak powiem. Czekaj, dobra. Jak robimy? Może tutaj trochę niżej, słuchaj. Słuchaj, ja zrobiłem takie super przejścia tutaj, patrz, w sensie super przejścia dla naszego światła, żeby móc obserwować, co się w ogóle dzieje u góry. Zrobiłem taką siatkę, żebyśmy mogli się z dołu patrzeć, jeżeli do góry nie będziemy w stanie wyjść. Wow, stary, no to pięknie, to pięknie. To jest dobry plan. Tylko czekaj, bo ja tutaj robiłem wieżyczkę, a oczywiście ta wieżyczka nie została dokończona. Więc trzeba się nią zająć, bo słuchaj, schody, już ci mówię... Schody mają wylew trochę, ale już naprawiłem, dobra? 4 minutki mamy, 4 minuty. A to ale to spoko, to siądzie, będzie w porządku. O, no to czasowo. Chyba tak, chyba damy radę, tym bardziej, że to jest męska baza, nie? A bo wiesz, jak mężczyźni budują. Zawsze do rady. Dobra, ale musimy z jednej strony zostawić... Co ty, wieżę jakąś robisz? Tak, tutaj będzie punkt stary. Ty zrobię schodki. O. To ja zrobię schodki i zrobimy coś takiego, że załatam dziurę tutaj czymś takim, żeby nie mogli wbić. O, ale ty zaraz zobaczysz zresztą jak ten. Żeby nie mogli wbić i my to będziemy mogli sobie rozwalać, jak będziemy chcieli wyjść. Ale dobra. Wiesz, takie rzeczy w dwie strony. Poczekaj, czy to dalej działa? Bo jeżeli Soul Sand dalej działa, wiesz, ja jestem ciekawostkowy, ty, ja nie wiem, czy ty się orientujesz z moim starym contentem. Że co, że jakieś kiedyś triki, nagrywałem, że spowolniony, kiedyś tak? Ciekawostki nagrywałem w opór. Teraz już to nie działa, o nie. W ogóle nie działa, stary. Dobra, wiesz co, Soul Sand to chyba nie będzie potrzebne na Widera, bo Wider jest jednak latający, co? Nie, ale patrz, jak kiedyś postawiłeś tak Soul Sand, to mogłeś tylko przejść w jedną stronę przez drzwi. Co ty gadasz? No. O, stary, jak ja przecież na moim kanale nagrałem łącznie 400 ciekawostek chyba. Ej, no to zapraszam na kanał, kurczę, Yahimoza i musicie na wszystkie... Na moje stare filmy. Musicie wszystkie, kurczę, ogarnąć tutaj ciekawostki oczywiście. Najlepsze jest oglądanie swoich ciekawostek z 2014. Siemanko, z tej strony Yahimoza, witam was. Też masz tak? Też tak lubisz oglądać swoje odcinki? Kurczę, wiesz co, najgorsze, że ja nagrywałem w 2011 roku, więc miałem jakieś tam filmy. Kurczę, wszystko pokasowałem, nie? A tak bardzo bym chciał... Ja też, wiesz, ja tak samo. 2011 popatrzeć. Zacząłem chyba, no. Ale miałem wtedy 12 lat. Ale powiem ci, że nagrywałem z takim kolegą, Boskiem, oczywiście pozdrawiam. No i on miał kilka filmów właśnie ze mną, także jest jakieś nagranie, jak tam... właśnie graliśmy sobie. Nie wiesz? Podpuszczam cię, ale nie dasz rady wstawić tego jakoś w ten, w montażu do filmu teraz. Nie, to jest, to czeka na wyjątkową chwilę, stary. Okay. Na milion subskrypcji. Ile mamy czasu? O kurde, 2 minuty! Stary, to jest przez radę mamy! Przekichane. Dobra, wiesz co, tutaj ci coś pokażę. Ja zrobię takie ostrzegawcze coś, zrobię, poczekaj. Możemy wykorzystać, pewną rzecz możemy wykorzystać. I już wam pokazuję, na przykład coś takiego i oczywiście płotki. Tylko gdzie te płotki są? Kurczę, szukam w jedną i drugą stronę i nie mogę znaleźć. Dobra, mam. Patrz, to będzie takie mega bojowe, słuchaj. To będzie takie, wiesz, wojskowe. Pach, zobacz. Jak ci się podoba? Jak wrażenie, Yahi? Wygląda jak kwiatki powieszone na kratce. Wygląda jak kratka tak altankowa, co nie? A wiesz co, mi się to właśnie wydaje z takim, wiesz, wojskowym mega jakimś... No jest wojskowe, ja po prostu szukam innego, wiesz, żeby ci zaprzeczyć. A, żeby bardziej nawiązać do naszej męskiej bazy, tak? Tak, ja jestem po prostu niemiły, ja ci chciałem zaprzeczyć od razu, jak to usłyszałem, że coś takiego mówisz, przepraszam. Dobra. To co? Niemiły Yahimozo, jeżeli Yahimozo jest niemiły, to zostawcie łapkę w górę, jeżeli jest miły, to zostawcie też łapkę w górę.
Dobra, ale czekaj, bo moi widzowie muszą ocenić tę bazę. Musicie teraz napisać, czy wam się podoba, co zrobiliśmy akurat w tym momencie z Yakimozo. Także Yakimozem, tak? O czym odmienia się to? Odmienia się. Nie wiem, czy zrobiliśmy coś z Yakimozo, czy zrobiliśmy coś z Yakimozem. Ja zawsze odmieniałem, ale ludzie nie odmieniają, też nie zwracam na to uwagi, wiesz? No, ja nie wiem. To stary, wiesz, to w sumie też jest taki, wiesz, wykreowany nick, także... Bardziej ludzie mówią z Yahi. Yahi, po prostu no, z Yahim wtedy, jest takie proste. Jest łatwiej, dlatego... jak do mnie mają mówić, Matruner czy Mati? O, patrz. Mati. Mati mogłoby być? Ty, to no, trzeba zmienić nazwę tego kanału. Matraner. Matraner, Jezu, nie wiem, po prostu jakoś nie do końca do mnie trafia Matraner. No ale w sumie jest to jakieś wytłumaczenie po prostu, dlaczego tak ludzie... A co to jest, wojskowe? Stary. To ma... Wiesz, powiem szczerze, mamy... Nie gadaj, bo mamy 8 minut, musimy się chować, stary, zaraz będą lidery! 8 sekund, Boże, co ja gadam, dawaj, chowamy się, stary, poczekaj, naprawdę. Poczekaj, stary, bo to jest tak, jak będzie koniec, czekaj, 5, 4, 3, ciach. Słyszysz ten dźwięk? Słyszę. To Wider do mnie dzwoni, że przychodzi. Także moi drodzy, widzimy się za momencik z Yahim. Będziemy oczywiście... Oszustwo, on tu zrobił cięcie, tak naprawdę Widery nie przylecą za 8 minut. Przylecą za momencik, także nie słuchajcie go, lecimy. Moi drodzy, już są moby, kurczę, lecimy z nim. Patrz, dawaj, stary, to będzie przewalone. Ole, mamy przewalone, Yahi. Damy radę, czy nie? Jakąś nuklearną bombę spaliłem. O, stary. Jak to bije shit. W ogóle, ty? Wow, nie! To mnie normalnie nawala, stary. O kurde, nie. Ja wracam do bazy, stary. Ja muszę, wiesz co, wyłączyć trochę dźwięku, bo kurczę, trochę jest za głośno. Ja mam właśnie mam wyłączone dźwięki na szczęście, więc... Dobra, gdzie one są? O, masz gościu, chodź tu. Dobra, ale one się jakoś bronią, stary. Zobacz, że jeden już... Uciekaj, masz jabłka, stary, szybko. Oczywiście mamy naszą bazę, która jest mega dobra. Ty, patrz, one obsidian rozwalają, stary. Więc... Czekaj, rozwalają? No. Weź sobie spawn pointa na wszelki wypadek. No, rakieta, patrz, rakietami też są fajnie się... Kurcze, dobrze. Macie skurczybyki. Yahi, jak dobra, tam ci idzie? Super. Czekaj, bo się zwiesiłem, to jest taka ciężka robota. To nie jest lekka robota. Czekaj, gdzie one są? Tu jest, patrz, kolejny, patrz! O, masz, gdzie ty, gościu! Jest? Dobra, ginie, zginął! Widziałeś to? Mamy netherową gwiazdę, stary. A gdzie jest reszta? Tam jest. Patrz, one tam poleciały, musimy do nich pobiec. Wiesz co, ja tylko wrzucę dla siebie jetpacka, stary. I patrz. No ja mam właśnie. I zobacz, teraz co się będzie działo. Tutaj! Chodźcie, ziomki, patrz, ile ich tam jest! Patrz, one się zbagowały w jednym miejscu. No właśnie, one... O, kurde! Uciekaj, mordo, uciekaj! Ale faza w ogóle, patrz, ty. Tam są kolejne! Dajcie, ziomki! Halo! Co one tam zrobią? Dobra, uwaga, są tutaj widery, lecimy! O kurde, stary, już lecą za mną! Weź ty... Ja... Za mną o, teraz. Shit! Dobra, wracamy do bazy, tam mamy jednak punkt obronny, stary. Mam na szczęście jakieś złote jabłka, więc... Ej, ten nuklear, coś tam, czy on dobrze bije? No, stary, elegancko! Elegancko! Ja, patrz, co tu się dzieje, jak mnie gonią wszystkie! Jaki? Nie wiem, to już jest rozpierducha kompletna, co nie? Ja nie wiem, co tu jest 5 w ogóle. Dobra, rozwalę, stary. Dobra, podlecimy tutaj do bazy i się schowamy. Ja nie dam rady sam tutaj, stary, musisz mi pomóc. Gdzie ty jesteś? No w bazie, kurde, już mnie goni. Nie, zginąłem, kurde. Sam się zabiłeś? Nie wiem, stary, dobra, mam rzeczy wszystkie, także nie że. Ale z Widerem jest ciężko bez armatu. Truner jest samym graczem Minecraft. O nie, taki komunikat dostałeś. No. No to... Mylą się. Mylą! Dobra, stary, muszę, wiesz co, tylko... Ale rozwala zjeść to. Sobie jabłuszko. Mam ulubioną broń. Okej, 1, 2, 3. Dobra, wiesz co, tylko muszę... Teraz już video settings, GUI, skal, normal, okej. I lecimy. Teraz już tylko ci pokażę. Które ci się najbardziej podoba, broń? Grim Reaper? Bodajże to się wow. To jest taki laser? Nie, to co nawala takimi pociskami dużymi. Aha, czyli rakietnica taka. Dobra, no, tego gościa trzeba rozwalić. Kurde, Yahi, pomóż, patrz, co on ze mną robi, goni! Dobra, spawn pointa było trzeba ustawić, masz? Dobra, ja się będę do ciebie tepać normalnie. Dobra, game rula też wypadałoby mieć, nie? Tylko czekaj, gdzie one są? Tutaj gdzieś były te widery, patrz, one tam sobie czekają. Wow. Bo czekaj, dobra. Bo ja trzymam, szukam butów. Skupiłem buty! Stary, kurde, tam nie szukaj butów, zobacz co tu się dzieje. Ja mam tak przywalone, a ten sobie buty wybiera, no jak nie mężczyzna.
Czy pra... Przepraszam. Patrz. Nie, dawaj go, kurde. Dobra. To... Wiesz co, w każdym bądź razie jest ciężko, nie wiem, jak tobie, ja po prostu jedną śmierć już tak naprawdę, no. Jest no ja mam też jedną. Zobaczymy. Słuchajcie, koniecznie dobra, napiszcie, okay, która broń wam się najbardziej podoba, bo w sumie chyba dla jakiego Grim, czyli zaraz wam pokażę, co... Ta rakietnica, co nie? Tak. Ej, to w ogóle zadaje najwięcej damage'a. Ale jest chyba najmniej dokładna, co? Trudno jest trafić, bo trzeba albo prosto w ten, albo w blok, wiesz? Aha. Ej, no gdzie są Widery? Patrz, tam gdzieś są, na górze, patrz, tam o jeden skampił. Pewnie tam w lesie. Boom, boom, patrz. Tam, o jest, kurczę. W lesie są chyba. A wiesz, że ta... O, patrz, jest cały w lesie. Jaki? A wiesz, że można ogólnie tutaj samonaprowadzająca jest ta broń? Ta Grim? Co ty gadasz? Słuchaj, prawym przytrzymaj chwilkę na Widera takiego i zobacz, że jak będzie nawet leciał, to w niego trafisz. Co tam się dzieje, stary? Co ty gadasz? Co tam się dzieje? Zobacz. Ja wiem, widziałem to, mordo. Stary, chyba na mundial jadą jakieś czy coś. O nie, kibice. Stary. Kibice, kibice. Kurde, co mnie wali z tyłu? To ty czy co? Nie, to Wider. Shit, no kurde, goni mnie, patrz. Jezu, z tymi Widerami to jest ciężko, ci powiem. Ja spodziewałem się po prostu, jaki słabszy tutaj jest zawodnik. Ty stary, ja rakietnicą rozwalę je wszystkie, bo one stoją w jednym miejscu, co nie? No to lecimy. Gdzie ty tylko jest? Gdzie ty tylko jesteś, bo w sumie nie widzę ciebie, mordeczko. Przy tych liderach tam. Ty, ten laser jest wyrąbisty, patrz, co się z nimi dzieje. O! Mało serc. Uciekaj, uciekaj, stary, uciekaj! Pomagam ci! Dobra, próbuję! A macie wy, a masz ty. Ale dobra, jesteśmy silni, nie? No są mocne moby, stary. My jesteśmy silni, mówię. My jesteśmy silni. Dobra. Normalnie, mordo, my tu jesteśmy najlepsi na tym świecie. Tylko przepraszam cię, bo kurczę, strasznie cię słabo słyszę, a te moby są strasznie głośne. Dobra, rakietka, rakietka! Poszło! To jest gra, to jest poszło gra! Poszło sprzęgło! Gra. Ej, no. Zabiłem sam siebie. Jaki mozo jest słabym graczem Minecraft. No nie, i teraz mnie gonią, stary! O! Okej, okay. Udało się, udało się. Ale stary, jaki jest efekt ogólnie, jakie podpalisz tym nuklearnym, to jest to! No, pico bello. Dobra, rozwalam te moby. Kurczę, za dużo tych Widerów, za dużo. Ty dałeś nam wcześniej jakąś najlepszą tą? Co? Zdroje? Nam? No. No taką dosyć dobrą, no. Bo szukam czegoś zastępczego. Dobra, stary, to wiesz co, ja sobie już te mobki ogarnę. Nie wiem, co one tutaj wyprawiają. W sumie, ole się rzuciły! Ty, stary, byś wpisał weather clear? Mogę, już czuję. Dobra, spróbujemy teraz z tej broni, może to pomoże trochę. Ty, proszę. Ale one się odradzają, to jest najgorsze. Ja się nie zapomniałem, że one się potrafią odradzać. Kto się odradza? No słuchaj, życie im się odradza, zobacz, że pasek... Patrz na pasek życia, patrz ich, patrz. Pa. No, upada, bo coś ich bijesz, to nie? Szukam mojej ukochanej broni. O nie, stary, pomóż! Pomóż serduszko! Chciałbym, ale nie mam czym bić nawet. Jest Vector, jest jedna moja ulubiona. Dobra. Udało się opanować sytuację, także proszę państwa, uda się je rozwalić wszystkie! Jaki... Kurde, zginąłem! Shit! Jaki... Daj mi ten! Daj mi broń! O, stary, tutaj... Tutaj zginąłem obok naszej bazy, także... No nie, jeszcze szkielet z Endermanem połączony przybiegł, ty! Ha, no gościu, to nie jest twój odcinek. Ja ewidentnie... Co to nie jest mój odcinek? Nie twój, tylko nie połączenia tego, szkieleta z Endermanem. Aha! Ja tego, o co ci chodzi? Ja wiem, że to nie jest mój odcinek. Odczep się ode mnie, kurek. Uciekam stąd, cześć! Już się bałem. Dobra, niezły odcinek wyjdzie, stary, już ci to mówię. O kurde, jaka lepa na głowę dostałem! Nie ogarniam życia! Czemu mi się tak śmiać z ciebie chce, stary? Jak się nazywa ta broń moja ukochana? Grim coś tam. Dobra, stary, już wszystkie moby zostały pokonane, a więc jeszcze tylko tego zostało rozwalić i mamy koniec, słuchaj. Mamy koniec, jeszcze tylko ten ziomek się tutaj na mnie pulta. Proszę bardzo, gin. Także stary, wracaj do bazy, Widery już te uciekły trzy, które zostały. Ja tu biję. Bije się?
No. No to walię, stary, no to okej. Okay, dobra, okay, dobra, okay. To ja jednak nie, to już wracam, ja już wracam do wracamy, ciebie. Wracamy, także za momencik, słuchajcie, przychodzą szulkery, czyli takie skrzyneczki dziwne, więc widzimy się za momencik. Jaki, stary, już są moby, zobacz. Zobacz, gdzie? Co tam się dzieje. Ło, ile szulkerów. Dobra, atakujemy je? Ciekawe, czy one są w sumie zdatne do walki, muszę nie? Muszę się wbić tutaj. Dobra. Okej. Okay. One będą strzelały w nas, wiesz? Tak? I będziemy latać w powietrzu. Weź daj im się uderzyć. Wow! Widziałeś co, one patrz. Jak się podniosły? Patrz, ja latam, patrz. Patrz, stary. No co ty gadasz? No ja normalnie latam. Wow. Nie, ja też lecę! Ale one są słabe, stary, ja nie spodziewałem się. Może nie... Znaczy, nie one, Team one po prostu robią tak, żebyś latał, czy nie? Aha. Ale jakiś atak zadają? Fuck. Tak, jak cię uderzy, to od nich, co nie? A mamy spoko, mamy najlepszą pozycję, jaką tylko możemy mieć, bo mamy bazę, na którą możemy wlecieć i nie stracimy ich właśnie, tego. O to chodzi, nie? O dobra, ja faktycznie no. Dostaję i... Ej, tylko musimy podejść, żeby się otworzyły, wiesz? Dobra, to rakiety! Walimy je. Także ciekawe w ogóle, jak będzie połączenie wyglądało tych shulkerów i widera. Więc w sumie nie mam pojęcia. Oby było mocniejsze niż shulkery i słabsze niż widery. Dokładnie. Ja, stare, ale one są słabe. Słabe. Są słabe, tylko latam i latam jeszcze przez kolejne. Dobra, to je rozwalimy, stary, to będzie już tak naprawdę formalność w sumie, patrz. Tylko na hita, ziomki lecą. Jakiś śmieszny łepek. W ogóle co to za pomysł w ogóle z takim tym mobem w Minecrafcie? Nie mam pojęcia. Ja nie wiem, ale wiesz co, już jestem tak wysoko, że nie przeżyję obrażeń od upadku, wiesz? Masz jabłko. No, okej. Okay. O faktycznie. Okej, okay, żyję. U ile ekipa w ogóle leży? Ty? O ja pierniczę, nie zapomniałem wyłączyć to wszystko. Dobra. Ja też dostaję, stary, ja też dostaję i kurde, pół serca. Dobra. Ej, śmieszne okay. To jest w sumie. Dobra, udało się, ale patrz, że to lata ciągle za nami. W sumie możesz w nie to trafić i wtedy już cię nie dosięgnie. No wiem. To jest najlepsze. To co, teraz połączenie? No teraz połączenie, także za chwileczkę się widzimy, moi ale drogi. Połączenie czego z czym? Siemanko, elo, 320. Mamy tu shulkery widery. Zaatakowały naszą... O nie, jakie to jest... Ale o to nie. Jest, ale to jest potężne, nie. Czy nie? No stary, w ogóle, w sensie, jest problem taki, że one wywalają w powietrze. Wow! O kurde, stary, to jest przewalone. Stary, jest. Zginę. Ja lecę nad wodę, stary. Lecę nad wodę, bo inaczej zginę. Nie, mam problem. Ewidentnie to jest problem, stary, słuchaj. To jest jabłka. Nie! Dobra, udało się. Dobra, teraz je tylko rozwalać. Ja nie wiem, czy one jakieś obrażenia dostają, stary? Dostają, zobacz na pasek, stary. Okej, okay, faktycznie. Coś tam się zmniejsza, więc w sumie cieszę się. Tylko czekaj. Czy innej broni nie mam? Która by po prostu załatwiła to wszystko. Ej, halo, dlaczego? Ale to jest ciężkie, stary, żeby cokolwiek z tym zrobić, masakra jakaś. Dobra, musimy je dokończyć. Wiesz co? Kiedyś pamiętam, połączyliśmy ogólnie takiego mobka creeperka i... Co tam jeszcze było? Iron Golem. I no. Te dwa moby, kurczę, normalnie takie połączenie miały, że szok. To, że dobre? No. Ja nawet nie wiem, ile mam HP! Dobra, stary, kurczę! O właśnie, bo to jest takie ciemne. Tak dobra, robimy challenge, duszka, nie? Rekord wysokości na survivalu w Minecraft. O, shit, stary, no nie wiem, w ogóle one nie dostają nic. No właśnie, to jest problem, wiesz? No jakoś tak nie dosięga ich to, co? Wiesz co? Nie wiem, wiesz? Nuklear coś tam było, taka broń. O, jest to. Może tym będzie łatwiej, patrz. Czekaj, game mode, jak się nazywa? To jest Nuclear Death Ray. Okej. Okay. Nie wiem, stary, chyba jest... To ma jakieś naboje? Nie wiem, czy one są do w ogóle do zabicia, słuchaj. Na pewno to są. Ma Nuclear coś tam. Dobre to... Nie, ja, mi to nic nie ściąga, wiesz? No właśnie mi też nie wiem dlaczego. No ale trochę obrażeń dostały, co? Te mobki. Na pewno trochę tak. Czekaj, jak się nazywa do tego ten? Do tego naboje? Dobra, mam pomysł, stary, patrz. Za 3, 2, 1 nie będzie żadnego moba. Jak to? Chcesz zobaczyć? No. Patrz. Dlaczego to zrobiłeś? Bo to jest koniec odcinka, właśnie w taki sposób pokonaliśmy nasze moby. Aha. Ha, stary, to była magia. One i tak nie były do zabicia w ogóle, ty widziałeś co się dzieje? No nie do zabicia właśnie, dlatego poprosiłem Boga, żeby mi tutaj machnął ręką, Boga Nocza. Mogłeś powiedzieć ręką. Tam, Boże,
Boże noczu. Tak, żeby umarły, to ja bym wtedy zrobił. Aha. Nie, no stary, po prostu poprosiłem swojego nocza, Boga nocza, żeby po prostu to zrobił i tyle. Także dzięki za oglądanie, dzięki Yakimozo, wpadajcie do niego na kanał, słuchajcie, zasubskrybujcie. Dziękuwa. Bo myślę, że warto. Zasubskrybujcie też tego człowieka. O, jak miło. Tego człowieka. Muszę mówić tego człowieka, bo znamy się od... ilu się znamy? Od godziny chyba. Ale jest spoko morda i trzeba zostawić mu subskrypcję i łapeczkę. Tak jest, słuchajcie, dzięki. I napiszcie, jak dotrwaliście, to koniecznie napiszcie coś, o czym teraz myślę w komentarzach. Zobaczymy, ile osób pamięta. Pewnie mało. Także, no... Dobra, mordo. Także dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli chcecie Yakimozo, to musicie mu tam męczyć bułę, że tak powiem. Nie trzeba męczyć buły. Nie. Czas to nagrywaki jest. Nie, no, pewnie. Także dzięki, stary. Mam nadzieję, że film wam się podobał i trzymajcie się. Pa, pa. Pa, pa. Cześć.